Najwyższa Izba Kontroli kieruje doniesienie do prokuratury na ważnych polityków, w tym także na samego premiera Mateusza Morawieckiego, za bezprawne działania w sprawie tzw. wyborów kopertowych. To z sali imienia byłego szefa Najwyższej Izby Kontroli, bliskiemu skądinąd prezesowi PiS. Popłynęło to oskarżenie obecnego szefa NIK. Kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez... wobec protegowanych Jarosława Kaczyńskiego. Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Michała Dworczyka, ministra Ministerstwa Aktywów Państwowych pana Jacka Sasina oraz ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Kamińskiego. To oni, jedni z najważniejszych polityków w całej Polsce, mieli złamać prawo, organizując tak zwane wybory kopertowe, które, przypomnijmy, ostatecznie się nie odbyły. Co nie oznacza, że nie kosztowały. A czy politycy powinni za to zapłacić, oceni teraz prokuratura. Zdaniem NIK podejmowano decyzję bez podstawy prawnej. Gdybyśmy nie starali się zabezpieczyć wówczas tych wyborów prezydenckich, zdaniem premiera, były one konieczne. To moglibyśmy być śmiało oskarżeni przez kogokolwiek, być może przez tych samych, którzy dzisiaj czynią nam zarzuty o przygotowaniu takich wyborów prezydenckich, że tego przygotowania wówczas nie poczyniliśmy. Te działania NIK-u dzisiaj są nasiąknięte takim działaniami emocjonalnymi, samymi osobistymi prezesa i niestety źle to wróży, bo ja nie pamiętam takich czasów, w których Najwyższa Izba Kontroli w taki sposób działała. Emocji na linii PiS-NIK z pewnością nie brakuje, bo 2 lata temu po emisji materiału superwizjera rządzący początkowo Mariana Banasia bronili. Jest człowiekiem kryształowym. By potem próbować go odwołać. To mamy również, można powiedzieć, plan B. Ostatnio, gdy następnego dnia po pojawieniu się doniesień o krytycznym dla władzy raporcie w sprawie wyborów, w domu syna Banasia NIK pojawiło się CBA. Teraz Marian Banaś o możliwości popełnienia przestępstwa przez rządzących powiadomił prokuraturę. Działałem tutaj w oparciu o przepisy prawa, nie podejmowałem żadnych działań, które mogły być uznane za złamanie prawa. Tłumaczy Jacek Sasin w mediach społecznościowych, dodając, że autorytet NIK właśnie upada. Nie miał. Ten sam Jacek Sasin, który na Mariana Banasia wcześniej w Sejmie głosował i tak się za nim wstawiał. Ja panu ministrowi obecnie prezesowi Najwyższej Izby Kontroli ufam. Jeżeli ustalono to, co jest w raporcie pokontrolnym, to NIK musi takie zawiadomienie złożyć i przypomnę, te ustalenia to są ustalenia niezależnych kontrolerów NIK-u, a nie prezesa Mariana Banasia. Ostatni raz Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła z podobnymi wnioskami wobec tylu ważnych polityków przy okazji afery alkoholowej ponad 30 lat temu.